Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na szybkie rozpakowanie bardzo ciekawej klawiatury od firmy Canon. Klawiaturka nazywa się Hazard i ma w sobie cechy klawiatury i membranowej, i mechanicznej. Brzmi ciekawie, no cóż, za chwilkę dowiecie się więcej, natomiast ceny akcesoriów Canona gamingowych sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc zaczynamy! Tak więc przed nami kartonik z klawiaturą Canon Hazard. W tej chwili jedna z dwóch klawiatur w serii gamingowej i jest to model droższy, bardziej zaawansowany od drugiego modelu. No i mamy na opakowaniu taki dość stylowy obrazek oraz informację, że mamy metalową podstawę, podświetlane klawisze i unikalny design. Za chwilkę to oczywiście sprawdzimy, natomiast zobaczmy sobie, czy coś jeszcze ciekawego tutaj się dowiemy z opakowania. Mamy krótką, tajemniczą informację, działa jak mechaniczna. Chodzi pewnie o przełączniki. Być może mamy tutaj przełączniki typu plunger albo coś podobnego. Na pewno nie są to typowo przełączniki mechaniczne. 109 klawiszy z podświetleniem. Żywotność klawiszy do 10 milionów kliknięć i do 10 wciśniętych jednocześnie, czyli anti-ghosting na 10 klawiszy. Sprawdzimy to sobie oczywiście w testach. Czyli jak 10 milionów, jak najbardziej mogą to być plungery lub po prostu jakieś wytrzymałe gumki. Odporna na upadki dzięki wzmocnieniu ze stali. Dobrze. Pleciony kabel, ergonomiczna konstrukcja i gumowa podkładka. Informacji dość niewiele, moi drodzy, natomiast już sobie sprawdzamy to, weryfikujemy ze stanem faktycznym. Powiem Wam, że karton jest dość ciężki, więc na pewno będzie to produkt solidny. Już go widzimy zresztą. I mamy tutaj jeszcze kilka rzeczy. Mamy naklejkę Canona, całkiem fajna. Mamy też instrukcję. Ok, zobaczcie, mamy tutaj takie przełączniki gumowe, natomiast o strukturze przełącznika mechanicznego. Nie używa tutaj producent nigdzie słowa plunger, więc może jest to już jeszcze coś nowego, coś unikalnego. Przetestujemy sobie, zobaczymy. Mamy funkcje multimedialne klawiatury oraz specyfikacje techniczne. Waga, zobaczcie, 1425 gramów, czyli prawie 1,5 kilo, czyli już porównywalna do klawiatury mechanicznej właśnie przez tą stalową podstawę, więc powiem Wam, że waga słuszna. No i cóż, zaciekawiło mnie to już coraz bardziej i teraz ją sobie obejrzymy. Natomiast co tu jeszcze mamy? A, zobaczcie. Dość ciekawa rzecz. Jest to obszyte materiałem i w środku mamy jakąś twardą gumę prawdopodobnie. I od spodu mamy, moi drodzy, klejącą powierzchnię, więc możemy to sobie po prostu nakleić na klawiaturę i mieć taką miękką podpóreczkę pod nadgarstki, jeśli komuś by to pasowało. No, powiem Wam, że całkiem fajnie. Ale też możemy mieć bez tego i mamy wtedy stalową podstawę. Powiem Wam, że ciekawe rozwiązanie, jeszcze takiego nie widziałem. No i kabelek, zobaczcie. Bardzo mięciutki w oplocie, więc fajnie. Mamy wtyk USB oczywiście. Klawiaturka, zobaczcie, dość płaska, dość cienka i jak widzicie, nie ma jako takiej obudowy, po prostu widać te przełączniki, widać ich strukturę nawet. Więc klawiaturka taka dość prosta, ale w swojej prostocie dość urzekająca, bym powiedział. Zobaczcie, cały spód to mamy stal, mamy też antypoślizgowe gumy. No i co do samych klawiszy, moi drodzy, to będzie podświetlane. Mamy też funkcje multimedialne tutaj, jakieś przełączniki, dojdziemy do tego w recenzji, wyłączanie dźwięku, kolejne multimedia, ciszej, głośniej, strona startowa, przeglądarka poczty, blokada klawisza Windows, duży Enter, długi Backspace. Mamy też pod tabem jakieś tutaj funkcje specjalne, multimedialne. Mamy też klawisz FN. Moi drodzy, co do uczucia, powiem Wam, że faktycznie nie przypomina to pisania na klawiaturze membranowej. Bardziej mamy takie uczucie odskakiwania tych klawiszy, przełączników.
troszeczkę właśnie jak w mechanicznych. Więc powiem Wam, że całkiem fajnie może się na tym pisać, a szczególnie grać, ale to sobie oczywiście już sprawdzimy w testach. Może uda mi się też dowiedzieć dokładniej, cóż to są za twory, te przełączniki, czy są to plungery, czy coś jeszcze innego, bo to jest naprawdę ciekawe. No i ja powiem, że klawiaturka mnie zaciekawiła. Cena dość dobra, cenę sobie sprawdzicie tej i innych produktów Canyona w opisie filmu. No i pozostaje sprawdzić po prostu to cacko w akcji. Za jakiś czas widzimy się w recenzji, a na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was, cześć!